Część ósma, renowacje, wymiana stropów. Systemy Rektor doskonale sprawdzają się nie tylko w nowym budownictwie, ale również podczas wymiany stropów. Montaż belek w gniazdach, niewielkie wymiary elementów oraz możliwość ręcznego montażu idealnie wpisują się w potrzeby szybkiego i ekonomicznego rozwiązania stropów dla budynków już istniejących. Co ciekawe, możliwy jest też montaż bez użycia podpór, nawet do rozpiętości około 5-5,5 metra rozpiętości stropu. Od czego zaczynamy, zabierając się za wymianę stropów? Demontaż istniejącego stropu. Bardzo ważna uwaga nie powinno się demontować wszystkich stropów jednocześnie, ponieważ może to wpłynąć na stabilność całej konstrukcji. Najlepiej jest etapować wymianę poszczególnych pól stropowych rozpoczynając od najniższej kondygnacji. Na zdjęciu widzimy zdemontowane wszystkie posadzki, natomiast drewniane belki konstrukcyjne spinające ściany konstrukcyjne pozostają aż do momentu wykonania całego stropu. Gniazda montażowe. Należy przygotować pod każde żebro stropowe zgodnie z rysunkiem montażowym. Bruzdy wykonać na głębokość minimum 15 cm Szerokość stopki belki wynosi około 10 cm, więc szerokość takiej bruzdy powinna wynosić około 20 cm. Gniazda można wykonać poprzez wykucie cegieł czy też innego budulca lub za pomocą otwornicy o średnicy około 20 cm. Montaż belek. Mamy dwa sposoby oparcia belki w gnieździe. Pierwsze. Oparcie na wcześniej wykonanej już poduszce betonowej, czyli bruzdy w gniazdach, wypełnione są betonem do rzędnej spodu stropu. W tym celu należy przykręcić deskę do ściany, która po wypoziomowaniu będzie pełniła funkcję szalunku. Belki opieramy bezpośrednio na wylewkach betonowych bez konieczności podpierania belek przy ścianie. Drugi sposób. Gniazda zalewane są betonem w trakcie zalewania stropu. Przed montażem belek konieczne jest ustawienie podpory montażowej, która w trakcie betonowania będzie jednocześnie szalunkiem. Oba rozwiązania są prawidłowe, różnica polega na tym, że w drugim przypadku konieczne jest ustawienie dodatkowych dwóch rzędów podpór montażowych przy ścianach, na których opierać się będą belki. Należy zwrócić uwagę na minimum 7 cm Oparcie belki może być oczywiście więcej. Z każdej belki wystają sploty, więc w razie potrzeby możemy je odgiąć, gdyby kolidowały z głębokością gniazda. I tu ważna informacja, przed zamówieniem towaru sprawdźmy, czy projektowany strop ma te same wymiary co w rzeczywistości. Chodzi głównie o długość belek. Projekt wykonywany często jest przed odkrywkami i zbiciem tynków, więc może się okazać, że ściany nie są równoległe lub nie trzymają pionu. Przy bardzo nieregularnych wymiarach takich pomieszczeń wykonawcy bardzo często zamawiają belki o 10-20 cm dłuższe niż wynika z projektu i docina je na budowie, dopasowując do wymiarów pomieszczeń. Podpory montażowe należy ułożyć najpóźniej przed ułożeniem wypełnień stropowych. W przypadku, gdy belki będą podawane ręcznie od dołu, Zbyt wcześnie ustawione podpory mogą przeszkadzać w rozłożeniu belek. Przed rozłożeniem podpór upewnimy się, czy strop poniżej posiada wystarczającą nośność. Każdorazowo zaleca się stosowanie podwalin drewnianych w celu rozłożenia obciążenia z podpór na większą powierzchnię. W szczególnych przypadkach możliwy jest montaż bezpodporowy, czyli bez konieczności podpierania w trakcie montażu stropu. Belki są dobierane w taki sposób, aby przed związaniem stropu były w stanie przenieść obciążenie zarówno od stropu, oraz osób i urządzeń używanych w trakcie betonowania. Rozwiązanie to stosuje się najczęściej przy bardzo wysokich pomieszczeniach lub gdy strop poniżej jest zbyt słaby, aby przenieść obciążenia lub po prostu montujemy nowy strop nad starym, pełniącym na przykład funkcję dekoracyjną. Widzimy, że nawet bardzo długie belki można montować ręcznie. Do pomieszczeń podawane są przez klatkę schodową lub poprzez okna. Dla usprawnienia montażu wykorzystuje się podesty, rusztowania ustawiane pod ścianami. Podpór montażowych jeszcze nie ma, przeszkadzałyby w podawaniu belek. Ustawione będą dopiero po założeniu ostatniej belki w tym pomieszczeniu. Wieniec cofnięty stosowany jest zarówno w systemie RectoBeton, jak i RectoLight. Polega na ułożeniu przy ścianie niższego pasma wypełnień szerokości minimum 20 cm. W tym miejscu ułożone będzie zbrojenie wieńca składające się z minimum dwóch prętów Fi12. Wieniec montuje się przy ścianach, na których opierać się będzie strop. Ściany równoległe do belek nie wymagają wykonania wieńca. Zdarza się, że projektant przewiduje dodatkowe usztywnienie prostopadłe do balek, np. dodatkowe pręty stalowe wklejane w mur łączące się z nadbetonem stropu. Występuje kilka typów wieńca. Najczęściej są to 2 lub 4 pręty FI12. Gdy ściana konstrukcyjna zwęża się na wyższej kondygnacji, wieniec można częściowo opierać na ścianie. Ewentualne bruzdowanie ciągłe w ścianie konstrukcyjnej możliwe jest Jedynie pod warunkiem zgody projektanta konstrukcji, który oceni taką możliwość. Składowanie wypełnień. W przypadku paneli Rectolite, ze względu na ich niewielką masę, wynoszącą od niecałych 5 do niewiele ponad 6 kg sztuka, można składować w stosach. W przypadku pustaków betonowych, ze względu na ich większą wagę, składaje się na placu budowy i podaje bezpośrednio podczas układania wypełnień. Zasady dotyczące dozbrajania. Czyli pręty przypodporowe nad każdą belką, siatka stalowa w nadbetonie na całej powierzchni stropu czy też wymiany są dokładnie takie same jak w przypadku nowobudowanego budynku. Niestandardowe rozstawy belek można wypełnić na kilka sposobów. Można dociąć pustak betonowy i podeprzeć go od spodu na czas betonowania. Panele rectolight też można dociąć, ale nie trzeba go już wtedy podpierać zapiera się na stopkach belek. Można też taką przestrzeń zaszalować, dozbroić i zalać betonem.